W dzisiejszym materiale przyjrzymy się kolejnej dziesiątce poziomów Backrooms, od poziomu 10 do poziomu 19. Tak jest, moi drodzy, wiem, że to będzie dość ciężkie zadanie, więc na sam początek zostaw suba na kanale, jesteś tutaj nowy, a także kciuka w górę pod tym film, materiał mógł się gdzieś tam dalej fajnie pozycjonować. Wpadaj też na Instagramka, tymczasem co, możemy chyba zaczynać. Poziom 10 Backrooms to gigantyczne, nieskończone pole pszenicy, a skala trudności przetrwania na tym poziomie została sklasyfikowana jako pierwsza. Wobec tego jest on bezpieczny, zabezpieczony i znajduje się tutaj minimalna ilość jednostek. Znajduje się tutaj długa, nieotwardzona ścieżka gruntowa, kierująca na północ jak i na południe. Ponadto pszenica dostępna na polu jest bezpieczna do użycia, a także do konsumpcji, tak na wszelki wypadek. Znajdziesz tu również zapasy wody migdałowej, która także jest bezpieczna do spożycia. Na polu przez cały czas jest około południa, niebo jest pochmurne, a wszystko spowija mgła. Sporadycznie mogą pojawić się tutaj deszcze. Jeżeli będziesz iść ścieżką naprzód, w oddali zobaczysz dziwne obiekty i budowle. Pierwszymi z nich będą stodoły i stajnie. Są one przeważnie puste, aczkolwiek możesz je eksplorować w dowolny sposób. W tego typu budynkach niekiedy będziesz słyszeć odgłosy zwierząt, aczkolwiek żadnego zwierzęcia nie będzie w pobliżu. Znajdziesz tam różne przedmioty pokroju ciągników rolniczych, traktorów, narzędzi i tym podobne. Spośród budynków wyróżnić możemy również chociażby domki, które wydają się być zbudowane gdzieś w okolicy lat 80. Niestety jednak są one dość puste, a zasoby wewnątrz nich są dość ograniczone. Poziom ten zamieszkuje kilka jednostek, z czego dwie są specjalne, a pierwszą z nich są łucznicy, którzy zamieszkują porozrzucane po całym tym poziomie wieże. Skąd? No cóż, po prostu będą do ciebie strzelać. Natomiast następnym specjalnym bytem zamieszkującym to miejsce jest glaf. A w zasadzie są glafy, bo w zasadzie jest ich kilkoro, albo nawet więcej. Są to w zasadzie wielkie kreatury przechodzące poprzez pola. Z ich ciał wypada woda migdałowa, a same w sobie są dość przyjazne i w zasadzie po prostu chcą się pobawić. I tak, to jest mały teaser kolejnego filmu, bo ten ziomek jest słodziakiem. Znajduje się tutaj kilka kolonii placówek, ale podsumowując, poziom jest całkiem interesujący. Jeżeli chcesz wjechać w Bieszczady, a nie masz jak, to po prostu wbij sobie tutaj. A jeżeli ten poziom jeszcze cię nie zainteresował, to mam dla ciebie poziom 11. Poziom 11 to miasto, ale nieskończone miasto. Skala trudności przetrwania na tym poziomie została ponownie sklasyfikowana jako pierwsza, więc jest dość bezpiecznie. Jest to coś na wzór gigantycznej metropolii pokroju Nowego Jorku czy Chicago, tyle że jest ona nieskończona, nie ma końca, ciągnie się w nieskończoność. Wypełniona jest drapaczami chmur, sklepami czy, no wiecie, ulicami. Jednakże wbrew pozorom nie jest to aż tak normalne miejsce. Część budynków jest normalna, w pełni umeblowana, część nie. Część posiada wejścia, które faktycznie gdzieś prowadzą, natomiast część posiada wejścia, które nie prowadzą donikąd. Dziwne drzwi po bokach budynków, które także donikąd nie prowadzą. Dominująca większość sklepów jest tu opuszczona, tylko niektóre posiadają przydatne przedmioty. Ponadto zdaje się, że budynki nie reagują na jakiekolwiek zasady grawitacji. Powiem przykładowo, jeden znajduje się na drugim, jeden jest dosłownie zno-klipowany w drugi budynek, czy na przykład przecinają się one nawzajem, co rzecz jasna jest fizycznie niemożliwe. Ponadto na poziomie tym nie istnieje coś takiego jak cykl dnia i nocy. Przez cały czas jest tutaj dzień, mimo faktu, że chociażby poziom 92 przedstawia poziom 11 w nocy. Niektóre chodniki pną się do nieba, inne prowadzą w ślepe zaułki, a jeszcze inne do przecinających się budynków. Ze znajdujących się tutaj fontan leci woda migdałowa, zamiast wody normalnej. Ponadto poziom 11 posiada kilka elektrowni jądrowych, oddalonych od siebie o około 800 km. Ponadto poziom 11 posiada struktury rzeczywistych metropolii prawdziwego życia, struktury Nowego Jorku, Chicago, Los Angeles, St. Louis, Toronto i znacznie więcej. Po ulicach niekiedy przelatują drony, obserwując życie, jakie się tu toczy. Życie prowadzone w zasadzie głównie przez facelingi i inne postacie, aczkolwiek jest ono tutaj dość rzadkie. Tak się składa, że znajduje się tutaj gigantyczna liczba baz czy społeczności zamieszkujących to miejsce. Od The Meg, The Eyes of Argos, przez przyjazny hotel, aż do mieszkańców poziomu 11. Jest tego dość sporo. Myślę, że możemy przejść na poziom 12. Na który możesz przenieść się z poziomu 11, przechodząc przez co niektóre okna. Z poziomem 12 sprawa ma się o tyle ciekawie, że on tak jakby sam się cenzuruje. Działa to na takiej zasadzie, iż jeżeli spróbujesz jakoś udokumentować istnienie poziomu 12 za pomocą zdjęcia czy filmiku, otrzymasz albo kompletnie biały obraz, albo nagranie z masą szumu, tego dźwiękowego jak i wizualnego, i generalnie wszystko zakończy się fiaskiem. Natomiast jeżeli spróbujesz przekonwertować jakąkolwiek dokumentację poziomu 12, otrzymasz standardowy SMPTE testing screen.
Czyli najprościej mówiąc, glitch pozbawiony jakichkolwiek kolorów. Chyba to będzie najlepsze. Dlaczego tak się dzieje? Cóż, odpowiedź jest jedna. Nie wiadomo. Aczkolwiek nie zmienia to faktu, że znamy opis otoczenia poziomu 12. Jest to malutki, jasno oświetlony, pomalowany na biało pokój. Po środku znajduje się stół i krzesło, a także drzwi na ścianie, przez które podobno co niektórzy wędrowcy uciekli z poziomu 13, jednakże dokładna metoda, jak to zrobić, jest nieznana. Aczkolwiek w ostatnim czasie na Wikidocie pojawiła się pewna wzmianka od osób, które w poziomie 12 się znalazły, a oto co jedna z nich miała nam do powiedzenia. Poziom 12 rozciąga się na wiele dalej niż początkowo myśleliśmy. Struktura tego poziomu uległa niewielkim zmianom. To już nie jest pokój. To jest nieskończona biała otchłań. Wygląda na to, że to gówno się psuje, im dalej od stołu i krzesła. W głównym pomieszczeniu pod stołem jest jakaś dziura. W tej chwili nie mamy do niego dostępu. Wygląda na to, że stół się nie porusza. Znaleźliśmy tutaj podobne drzwi, jak drzwi w głównym pomieszczeniu. Sprowadza cię tam z powrotem, jeśli przez nie przejdziesz. Wobec tego, jak widzicie, poziom 12 cały czas się zmienia i pozostaje czymś naprawdę interesującym. Poziom 13 jest w zasadzie nieskończonym apartamentowcem, a skala trudności przetrwania na tym poziomie została sklasyfikowana jako druga. Wobec tego jest to poziom niebezpieczny, zabezpieczony i znajduje się tutaj mała liczba jednostek. Jako że całość jest tym nieskończonym apartamentowcem, posiada to pierdylion pięter, na których znajduje się pierdylion różnych malutkich, czy też może trochę większych apartamentów, gdzie mógłbyś sobie pomieszkać. Sam budynek posiada architekturę typową dla lat 80. Ściany są tutaj białe, natomiast znajduje się na nich brązowy wzór. Na poziomie tym znajduje się kilka typów jednostek, od klampsów przez smilery aż po windy, czyli byty, które zabierają cię po prostu na inne poziomy, czy też okna, a o oknach już wielokrotnie mówiłem, więc pewnie wiecie, o co z nimi chodzi. Nie podchodź do okiendyków. Poza tym na piętrze 283 znajduje się baza BNTG. To by było na tyle. Poziom 14. Raj. Skala trudności przetrwania została sklasyfikowana jako piąta, ponieważ poziom ten jest piękny, spokojny, idealny. Poziom 14 to oaza, las twoich snów, mieniący się w nocy. Zamknij na chwilę oczy. Możesz to zobaczyć, prawda? Rozbijające się wodospady, szkarłatna trawa, mokre odrosy, wiecznie rozgwieżdżone niebo, nawet gałęzie na drzewach sięgają, jakby chciały go dotknąć. Słychać szept lasu. Tutaj będziesz szczęśliwy, jesteś tego pewien. W końcu wszyscy inni są. A dlaczego miałbyś czuć się przygnębiony, kiedy inni są tak zadowoleni? Kakofonia wypełnia twoje uszy. Nie możesz myśleć, ale przecież nie musisz. Czy nie ujrzyło ci, że ciężar myśli został zdjęty z twoich ramion? Czy nie czujesz się teraz o wiele lżej? Możesz prawie odpłynąć. Być może będziesz... Spójrz na innych gości leżących spokojnie na ziemi. Pozbawieni bólu, gdy medytują, ich kości lśnią w świetle księżyca. Nie chcesz być taki jak oni? Jesteś teraz tak blisko, że możesz prawie tego dotknąć. Proszę podać swoje imię i nazwisko do protokołu. Jestem po prostu głupcem, który spadł z nieba. Wiem, że to poważne. To tylko nasza procedura katalogowania nowych poziomów. Jak dotarłeś do tego poziomu? Zrobiłem małą dziurkę w moim mózgu i rozciągałem ją coraz szerzej, aż mogłem przejść do środka z łatwością. A jak wyszedłeś z tego poziomu? Nie, to byłoby głupotą, gdybyśmy ci to powiedzieli. I tak nie chciałbyś odejść. Czy możesz opisać poziom, na którym się znalazłeś? Widziałeś to już, oczami wyobraźni. Nie potrzebujesz, żebym ci znów o tym mówił. Czy byłeś w stanie zidentyfikować którekolwiek z tych ciał? Widziałem wszystkich, których znam i wszystkich, których znałem. Wszyscy zachęcają mnie, żebym podszedł bliżej. Co rozumiesz przez efekty psychologiczne? Głosy śpiewały pięknie w nocy, ale kiedy wyszedłem, nie mogłem ich usłyszeć, a bez nich byłem zagubiony. I powiedziałeś, że to wszystko zaczęło się, gdy przeczytałeś jakiś napis na ścianie? Tak, ale teraz mamy lepszy sposób na rozpowszechnianie informacji. Umożliwiłeś to, a teraz tak wielu ludzi jest szczęśliwych. Nie sądzę, żeby coś takiego mogło się wydarzyć w bazie danych. To całkiem bezpieczne. Jakieś myśli końcowe? Tylko, że załataliśmy tę dziurę, żebyście mogli bezpiecznie odpoczywać, wiedząc, że nikt inny nie będzie musiał wracać do bólu. Zapewnimy ci bezpieczeństwo.
Poziom 15 to seria nieskończonych futurystycznych korytarzy, a skala trudności przetrwania na tym poziomie została sklasyfikowana jako zerowa, więc jest fajnie. Gigantyczna, nieskończona sieć futurystycznych korytarzy, z czego część jest trochę ciemna ze względu na brak światła. W każdym razie, w miejscu tym nie znajduje się jakikolwiek byt. Możesz po prostu przechodzić tędy spacerkiem i wsłuchiwać się w dźwięki maszynerii, które będziesz słyszał zza ścian. Maszyny mają różne rozmiary, od typowo malutkich pokroju laptopa, aż po naprawdę wielkie. Część z nich wydaje się być zniszczona, jakby przeszły swego rodzaju eksplozję. Część ścian na poziomie jest zrobiona ze szkła, które jest popękane, natomiast nierozbite. Na pewnych ścianach, belkach czy sufitach znajdują się pewne ukryte wiadomości, które raczej nie mają żadnego znaczenia, a są po prostu dla ozdoby. A ponadto część z nich jest zabrudzona krwią czy innymi płynami ze względu na zwłoki porozrzucane po całym poziomie. Wydają się być to zwłoki ludzi, jednakże ze względu na robotniczą naturę tego poziomu ciężkie jest ich zbadanie. Wszystkie zwłoki są odziane w laboratoryjne fartuchy. Przyczyną śmierci prawdopodobnie są brutalne walki z użyciem różnorodnych rodzajów broni. Obok niektórych ciał jesteś w stanie odnaleźć noże czy włócznie. Do tej pory nie odnaleziono tutaj broni palnej, jednakże niektóre ciała posiadają rany postrzałowe. Niestety określenie, od jakiego czasu zwłoki leżą na tym poziomie, jest niemożliwe. Nie wiadomo, czy leżą tu od tygodni, miesięcy czy lat. Do tej pory nikt nie spotkał żadnego bytu na tym poziomie, jednakże w pewnym miejscu znajduje się duża ilość ciał Hauntsów. Jednakże pomieszczenie, w którym ciała się znajdują, jest raczej czymś na wzór krematorium. Sprawa z poziomem 16 Backrooms jest dość ciekawa, bowiem kiedy wchodzisz w raport na temat tego poziomu, otrzymujesz następującą uwagę. Uwaga, zaktualizowany wpis bazy danych dla tego poziomu jest niedostępny. Czy chcesz poszukać starszego wpisu? Poniżej znajdują się dwa pliki kopii zapasowej, z czego pierwszy ma datę 10 czerwca nieznanego roku, natomiast drugi 12 września również nieznanego roku, więc przybliżę obydwa pliki, które dość mocno różnią się od siebie. Wobec tego wedle pierwszego pliku poziom 16 to nieskończony system lasów deszczowych, a skala trudności przetrwania tego poziomu została sklasyfikowana jako zerowa, wobec tego jest to poziom w pełni bezpieczny, zabezpieczony i brak tutaj jakichkolwiek bytów. I w zasadzie to tyle, system lasów deszczowych bardzo podobnych do tych, jakie mamy na Ziemi. Poziom wydaje się posiadać cykl dnia i nocy, a temperatury w tym miejscu oscylują w około 21 stopni Celsjusza. Aczkolwiek znajduje się tutaj pewna relacja od osoby, która prawdopodobnie pisała ten raport, bądź od jednej z takowych osób. Czy nasz klucz poziomu był zły? Już tu byliśmy, ale klucz zmienił kierunek. Wszystko wygląda inaczej niż to, co zgłosili. Coś tu jest nie tak. Ten poziom został podobno odkryty, ale teraz dopiero go odkrywamy. Nie jestem pewien, czy to jest poziom, którego szukaliśmy. Temperatury tutaj szybko spadają. Muszę znaleźć kurtkę czy coś. Będę musiał porozmawiać o tym z innymi i dowiedzieć się, co do diabła dzieje się z tym miejscem. Może będą mieli jakieś teorie. Jeśli to jest poziom 16, nie patrzymy teraz w to samo miejsce. Jak zamknąć edytor tekstu? Rozmawiałem z grupą i wymyśliliśmy kilka wyjaśnień. Ten wpis to tylko nasza teoria, dlaczego poziom 16 działa w ten sposób. Musimy zebrać więcej dowodów, zanim będziemy mogli potwierdzić naszą teorię. Na razie oznaczamy to jako nieokreślone. Natomiast w drugiej, zaktualizowanej już wersji pliku, całość przedstawia się w następujący sposób. Teraz poziom 16 jest czymś położonym w klimacie arktycznym. W zasadzie jest gigantycznym lodowcem czy coś, a skala trudności przetrwania w tym miejscu została sklasyfikowana jako nieokreślona. Wobec tego na poziomie tym znajdują się tajemnicze miejsca. Informacje na jego temat są nieznane, a byty tu przebywające nieudokumentowane. Zatem na tamten moment poziom 16 był lodowcem, którego lód trochę różnił się od tego, jaki znamy w rzeczywistości. Poziom posiada cykle dnia i nocy o długości około 13 godzin, a temperatury w tym miejscu wahają się od 10 do 6 stopni Celsjusza w zależności od pory dnia. Jednostki są tu nieliczne, aczkolwiek można je zaobserwować. O dziwo, tutaj również znalazł się raport, chyba od tego samego ziomka, którego raport znajdował się w poprzedniej wersji pliku. Klucz poziomu zmienił się, gdy zmienił się poziom. Byliśmy tu już kilka razy. Nie zostawaj tutaj, gdy zmienia się środowisko. Z ziemi wystawały lodowce, wznoszące się wysoko w niebo. Z głazów nagle zaczęły wypływać rzeki, krajobraz zaczął zamarzać, powodując ochłodzenie powietrza. Małe kule zaczęły nas otaczać, prawie jak ostrzeżenie. Jeśli nie będziesz ostrożny,
Możesz zostać uwięziony w zmieniającym się terenie. Uciekłem stąd, mając tylko odmrożenia i kilka zadrapań. Inni nie mieli tyle szczęścia. Szkoda, że nie wiedzieliśmy o tym przed wejściem do lasu. Wszedłem do lasu deszczowego. Wyszedłem z tundry. Nie przejdziemy dalej, byku. Zostaw suba na kanale, bo to mega go boostuje, a przypominam tylko, że dobijamy 200 tysięcy widzów do 31 października, czyli do Halloween. Ale chyba uda nam się to szybciej, jeżeli utrzymamy ostatnie zasięgi. A ponadto wpadaj na Instagramka, bo to też jest bardzo ważne. Poziom 17 Backrooms to nieskończony labirynt wewnętrznej struktury lotniskowca marynarki wojennej. Wow. A skala trudności przetrwania na tym poziomie została sklasyfikowana jako pierwsza. Poziom ten składa się z korytarzy i klatek schodowych, które znajdują się na nośniku klasy Essex. Dla osób, które za bardzo nie wiedzą, lotniskowce typu Essex były podstawowymi lotniskowcami floty amerykańskiej podczas II wojny światowej. Niektóre korytarze w tym miejscu będą zalane. Są to wyjścia jednokierunkowe, połączone bezpośrednio z pomieszczeniami na powierzchni poziomu 7. Jest to poziom prawie w całości pozbawiony bytów, posiadający tylko jeden byt na wyłączność. Mianowicie są to istoty znane jako skojarzenia. Są to sobowtóry dawnych wędrowców, którzy zbadali poziom 17. Chociaż nie są one fizycznie niebezpieczne, patrzenie na nie powoduje ogromne cierpienie z nieznanych powodów. Efekt ten będzie wzmocniony, jeżeli spojrzysz takowej istocie prosto w oczy. Powoduje to utratę twojej przytomności na od 3 do 4 godzin, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do śmierci. Pokonując kilka kondygnacji schodów, w końcu dotrzesz na najwyższe warstwy poziomu 17. Górne piętra mają uszczelnione, półprzeźroczyste okna i drzwi. Kiedy owe światło styknie się z wędrowcem, płuca tego wędrowca powoli będą wypełniać się wodą. Woda będzie napełniać jego płuca, dopóki wędrowca nie zostanie odsunięty od światła. Jeżeli tak się nie stanie, wędrowiec umrze. Poziom 18 jest bardzo, ale to naprawdę bardzo interesujący, a każdy wędrowca będzie widzieć go w inny sposób. Ponieważ jest to wspomnienie z dzieciństwa, a skala trudności przetrwania na tym poziomie została sklasyfikowana jako pierwsza. Poziom 18 jest właśnie wspomnieniem z dzieciństwa, wyrwanym z przedziału wiekowego pomiędzy 2 a 5 rokiem życia. Najczęściej jest to wspomnienie ze żłobka bądź z przedszkola. Jednakże w szczególnych przypadkach wspomnienie to będzie przypominać takie rzeczy jak sypialnie z dzieciństwa, klasa lub plac zabaw, a w bardzo rzadkich przypadkach, kiedy wędrowca nie będzie miał takich wspomnień, pokój będzie przypominał pustkę. I nie będzie on miał jakiegokolwiek wpływu na wędrowca. Poziom ten posiada wiele głosów szepczących do wędrowca podczas wędrówki po tym poziomie. Głosy te będą szeptać różne rzeczy, jednak najczęstszymi rzeczami, które szepczą, są twoje największe żale lub największe błędy. Poziom 18 jest w stanie ujawnić głęboko zakorzenione wspomnienia, które już dawno zostały zapomniane. Na przykład może pokazać martwe zwierzę z dzieciństwa, które często powodują, że wędrowiec wchodzi w głęboki stan emocjonalny, nawet jeżeli tego zwierzęcia nie pamięta. Wiadomo, że poziom 18 silnie uzależnia co niektórych wędrowców, do tego stopnia, że zdecydują się tu zostać. Znajduje się tutaj byt znany jako pluszowy dino. Jest to po prostu pluszak dinozaura. Pluszak bardzo mądry i zdolny do ruchu. Ponadto znajduje się tutaj placówka znana jako dzieci. Jest ona zamieszkana przez grupę 20 do 25 osób. Poziom 19 Backrooms to strych. I z nim wiąże się coś naprawdę bardzo ciekawego, bo był on zmieniany, przepisywany i poprawiony łącznie 12 razy. Tak więc jego pierwsza wersja posiada skalę trudności przetrwania sklasyfikowaną jako nierozstrzygniętą, natomiast następnie do całości dodano mnóstwo jakichś poprawek czy komentarzy, a koniec końców wyszła z tego jakaś konwersacja, ewentualnie jakaś kłótnia, którą polecam wam przeczytać, aczkolwiek my skupimy się tutaj na ostatecznej wersji tego poziomu. Wobec tego skala trudności przetrwania na poziomie 19 w tej chwili została sklasyfikowana jako 2, więc jest to poziom niebezpieczny, zabezpieczony i znajduje się tutaj mała liczba jednostek. Poziom 19 to seria przestrzeni strychowych. Każda ma trochę inną architekturę i trochę inne umeblowanie, składające się, rzecz jasna, z jakichś pudeł czy starych rzeczy nikomu niepotrzebnych. Co interesujące, co niektóre przedmioty będą nawet w stanie nienaruszonym. Co niektóre pudła mogą posiadać witalne pożywienie, natomiast część skatalogowane anomalne obiekty. W praktyce oznacza to głównie tyle, że jeżeli wyjmiesz jakiś przedmiot z pudła, to jest gigantyczne prawdopodobieństwo, że dość szybko zacznie się on rozkładać. Co więcej, po konsumpcji jakiegoś jedzenia, które może się tam znaleźć, może dać ci poczucie paranoi, halucynacje i inne nie wiadomo co. No i w sumie w kwestii tego poziomu to by było na tyle, tak samo jak i na tyle byłoby w kwestii
kolejnych 10 poziomów Backrooms. Jeżeli chcecie w przyszłości kolejny film z kolejną 10 poziomów Backrooms, to napiszcie mi o tym koniecznie w komentarzach na dole i wyraźcie swoją chęć, na co stawiając, no nie wiem, dość sporo kciuków w górę pod tym filmem. A skoro już dotrwałeś do tego momentu i przeszedłeś razem ze mną przez te 10 poziomów Backroomsów, to napisz w tym momencie w komentarzu: przeszedłem wraz z Mondarem przez 10 kolejnych poziomów Backroomsów, a będzie mi bardzo miło, że duża część z was mogła tutaj zostać do końca i obejrzeć cały film. Zostaw suba, wpadaj na Instagramka, wpadaj na TikToka i co? My słyszymy się w kolejnych filmach. Niuri!